Oto w niebie również nastała cisza. Wszyscy chcą posłuchać, co Pan Jezus ma im do powiedzenia. A On stanął przed nimi i mówi tak, wiecie, ponad 30 lat byłem na ziemi. Głosiłem, uczyłem, pokazywałem, jak żyć. Wielu nie zrozumiało mojej misji, mojego posłannictwa. Wielu mnie nie przyjęło. Nie żądałem pałaców. Nawet urodziłem się i pozwoliłem się złożyć w żłobie. A potem, kiedy mnie przybito do krzyża, nie krzyczałem, że jestem niewinny. Kiedy mnie zamknięto w grobie, nie wołałem o pomstę do nieba. Zrobiłem to z miłości dla nich. Wielu z nich podjęło moją myśl. Wielu nie zrozumiało. Niektórzy czekali na moje życie już u początku, tak jak Herod i wielu innych. Co by tu zrobić, żeby się jakoś ludzie może opamiętali? I nie tylko mówili, że Bóg się rodzi, ale rzeczywiście, żebym ja się narodził dla nich. Zrobię próbę. Tak jak zabrałem głos Zachariaszowi, gdy nie uwierzył, tak zabiorę wszystkim chrześcijanom głos. Niech zamilkną. I stało się tak. Papież wychodzi, by wygłosić orędzie i pobłogosławić cisza. Biskupi i księża wchodzą na ambonę i nie potrafią nic powiedzieć. Milczą. Nastało jedno wielkie milczenie. Ani na katechezie, ani siostry, ani katechetki nic nie mogą powiedzieć o Chrystusie, o Bogu. No to jak głosić teraz Ewangelię? I ktoś wpadł na pomysł. To zacznijmy wreszcie żyć dobrze. Tak jak mówił Jezus. Żyjmy sprawiedliwie, bez kłamstwa, w uczciwości, sprawiedliwości. Szanujmy się nawzajem. A może ktoś zauważy, że warto tak żyć. I wielu ludzi, którzy dotąd słuchało może o Bogu, ale gorszyli się patrząc na życie wierzących chrześcijan, teraz słysząc ich milczących, ale widząc ich dobre życie, zaczęło przyjmować Chrystusa za swojego Pana. Tego życzę i sobie, i Panu. Amen. Panie Zbawiciele.